Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Studio Prasowe, do którego zaproszenie do udziału przyjęli znani komentatorzy, publicyści. Wojciech Biedroń, Tygodnik Sieci. Witam serdecznie. Oraz portal w polityce.pl. Dzień dobry. Tak jest. Tadeusz Pużański, publicysta Telewizji Polskiej. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa, witam panów redaktorów. I Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność, również witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panowie, no, jest 10 maja, de jure od kilku godzin odbywają się wybory. Wiemy, że się nie odbywają. Powiem szczerze, w tym tygodniu byłem już bliski dużego zdenerwowania, bo sytuacja, w której możliwa byłaby upadek większości rządowej w czasie kryzysu, byłoby czymś bez precedensu. Ale najpierw, panowie, ja bym chciał o jakości naszej wspólnoty demokratycznej w Polsce, bo tak się zastanawiam, ta demokracja zakłada takie minimum kooperacji ze strony wszystkich sił politycznych. Dlaczego nam się nie udaje przeprowadzić tak oczywistych procedur jak wybory? Może Wojtek Biedroń zacznie. Znaczy ja myślę, że społeczność, wspólnota narodowa, wspólnota społeczna zdaje egzamin doskonale. Znaczy Polacy są jednak niesamowitym narodem, który pokazuje po raz kolejny, że jest odpowiedzialny, że stać go na bardzo ważne decyzje, a właściwie nawet nie tyle na decyzje, co na pewne wstrzymanie społeczne i polityczne i oczywiście gospodarcze. I tutaj jesteśmy niesamowici. Natomiast problem polega na tym, że opozycja dzisiaj zachowuje się jak rozkapryszony dzieciak, który wydziera się na środku ulicy albo w środku sklepu, że chce zabawkę, której dostać nie może. I to jest dzisiaj tak naprawdę problem. Ja jestem przerażony tym, jak na przykład liderzy opozycji dążą do totalnego chaosu, dążą do tak naprawdę ulicznej bijatyki, ruchawki. Wraca kwestia Majdanu, wracają kwestie totalnie nieodpowiedzialne. Totalnie daje tutaj naprawdę z dużym podkreśleniem, ponieważ jest to opozycja totalna. I to mnie przeraża i to budzi bardzo wiele wątpliwości. Również u tak zwanych zwykłych zjadaczy chleba, prawda, którymi jesteśmy wszyscy tutaj, jak się spotkaliśmy, że dzisiaj widzimy, że tak naprawdę chęć wojny, chęć bitwy politycznej wygrywa nad rozsądkiem, wygrywa nad odpowiedzialnością, tą odpowiedzialnością polityczną również. Jakub Pacan, jak się odniesiesz do tego samego pytania, znaczy o jakość polskiej wspólnoty? Czy my sobie dajemy radę w trudnych chwilach? Bo mam tutaj, rzeczywiście Wojtek ma rację, że Polacy jako ogół rzeczywiście zachowują się w tym czasie wspaniale, no ale klasa polityczna, powiedziałbym, można postawić znak zapytania. Znaczy zależy, jaka klasa polityczna, no bo akurat partia rządząca, no, uważam, że daje sobie radę w tym trudnym czasie. Natomiast tutaj faktycznie jest coś niebywałego, bo Platforma Obywatelska, bo ja tu mówię głównie o Platformie, to ona najbardziej tak atakuje rząd i dąży do tej dezintegracji, więc Platforma Obywatelska stała się partią dezintegracji politycznej, dezintegracji systemu politycznego. I to jest dla mnie o tyle niebywałe, że to jest partia, która zawsze była w tym centrum, była tym partią liberalną i ona jakby wyznaczała standardy przez lata. Narzekała na populistów, mówiła, żeby te populisty chcą wysadzić system. Natomiast dokładnie teraz robi to samo. I tutaj w tym względzie uważam, że nie zdaje egzaminu na pewno. Ponieważ akurat stawianie tak sprawy w ten sposób, że właściwie wysadzanie całego systemu politycznego tylko dlatego, że kandydat idzie w wyborach, to ja nie wiem, kiedy ostatni raz takie coś było. Naprawdę nie wiem, kiedy ostatni raz takie coś było, ale tutaj też taki mały kamyczek jednak mimo wszystko to porozumienie Jarosława Gowina, ponieważ faktycznie to znaczy tutaj, że jestem graczem krytycznym, jestem językiem uwagi, ale za jaką cenę? Ja się tak zastanawiam, czy ta sytuacja mimo wszystko w pewnym momencie Jarosława Gowina nie zaczęła przerastać.
Ja się zastanawiam, czy on dalej panuje nad tą sytuacją, czy tą grę, którą podjął, osobiście podjął, którą prowadził sam, on dalej umie tą zarządzać ze swojej pozycji, ze pozycji świata porozumienia, umie zarządzać tym kryzysem, który właściwie wywołał, no bo tak to trzeba niestety powiedzieć. I ja zaczynam mieć tutaj coraz większe wątpliwości. Oczywiście mówię z jego punktu widzenia, no bo pewnie, że nie całego rządu. Tadeusz Płużański, no właśnie, pakt dwóch Jarosławów, jak to prasa ochrzciła, czyli porozumienie z porozumieniem, to będzie trwałe już zażegnanie tych no, tarć w obozie Zjednoczonej Prawicy. Czy tutaj się nie pojawia jednak pewien znak zapytania, czy ten związek to będzie nadal będzie taki no, entente cordial, czyli serdeczne porozumienie, czy no, taki kładzie się jednak zachowanie, czy zachowanie Jarosława Gowina położy się jednak tutaj cieniem? Porozumienie nie będzie zapewne serdeczne. Te czasy serdeczności się niestety skończyły. Myślę, że za sprawą Jarosława Gowina, on tutaj jest tym, który starał się no, namieszać bardzo potężnie w układzie politycznym Zjednoczonej Prawicy. Będzie to takie małżeństwo z rozsądku dla Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście byłoby świetnie, żeby trwało do końca kadencji. Ja myślę, że tak będzie właśnie. Mimo różnych głosów krytycznych, ostrzegawczych, mimo niepokoju sympatyków Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Gowin chyba poszedł po rozum do głowy. Zobaczył, że zagrał nie tylko ryzykownie, ale zagrał na rozłam. Nie wiemy do końca, na co liczył, ale te doniesienia Włodzimierza Szczerzastego są no, przerażające, bym powiedział. Ujawnił pewną kuchnię polityczną. Jak wiemy, kilka punktów, pięć punktów, za którymi miał stać Jarosław Gowin, czyli odrzucenie wyborów korespondencyjnych, czyli wybory prezydenckie za rok. Był tam bardzo ważny punkt, aby to właśnie Jarosław Gowin został marszałkiem Sejmu i ten chyba najważniejszy, żeby po prostu rozbić rządy Zjednoczonej Prawicy. Ten sam pomysł był karkołomny od samego początku, bo no, to na rozbicie grała bardzo mocna opozycja, aż do tego stopnia, żeby bojkotować konstytucyjne wybory. I to wszystko wszedł nagle Jarosław Gowin, wyciągając rękę do tonącej Platformy Obywatelskiej, do tonącej Kidawy Błońskiej. No rzecz moim zdaniem kuriozalna, ale okazało się, że ów Jarosław Gowin po szeregu pertraktacji, konsultacji nie uzyskał poparcia dla swojego pomysłu. Również tak pamiętamy, że były dwa warianty. Wybory za rok i wybory za dwa lata bez możliwości reelekcji Andrzeja Dudy, co no, chyba nie było na rękę prezydentowi i chyba nie było z nim konsultowane. No więc kolejny szaleńczy pomysł. Ale ostatecznie Jarosław Gowin nie zdobył poparcia w żadnym ugrupowaniu politycznym prócz Prawa i Sprawiedliwości, a zobaczył też, że ma kłopot we własnych szeregach. Jak wiemy, z, no, tylko kilka szabel z kilkunastu, z osiemnastu było w stanie zagrać na rozłam. I dzisiaj Jarosław Gowin, mam nadzieję, że jest mądrzejszy o te wszystkie wydarzenia. No nie warto chyba stawiać na szali dobro państwo, praworządność w Polsce, terminy konstytucyjne, a własny interes polityczny. Także myślę, że prawica zjednoczona przetrwa, ale pewien taki no, brzydki zapaszek niestety pozostanie. To porozumienie, już ci oddaję głos, Wojtku, to porozumienie zakłada, porozumienie dwóch Jarosławów zakłada, że Sąd Najwyższy orzeknie o nieważności wyborów. A co będzie, jeżeli nie orzeknie? Pytam się Wojciecha Biedronia, który jest no, pilnym obserwatorem spraw prawnych i sytuacji w Sądzie Najwyższym.
Znaczy, na początek chciałbym powiedzieć, ja niezwykle szanuję, tatku, twoje zdanie bardzo ci dziękuję, ale zaraz będzie ale. Zawsze się w nie wsłuchuję, natomiast ja bym chciał powiedzieć coś i chciałbym, żeby to w końcu w polskich mediach wybrzmiało. A mianowicie pan Jarosław Gowin, o czym wielokrotnie mówiłem publicznie, jest najsłabszym ogniwem Zjednoczonej Prawicy. I ja marzę zgadzamy, Wojtku, na razie. Oczywiście. I ja marzę o tym, oczywiście, tatku, nie polemizuję z tobą bardziej, nadkładam kolejną wypowiedź na to, co powiedziałeś. Mam nadzieję, że Jarosław Gowin nareszcie zniknie z polskiej polityki. Mam nadzieję, że zajmie się tym Jarosław Kaczyński oraz obóz Zjednoczonej Prawicy, ponieważ to jest człowiek, który jest totalnie niepewny, totalnie nieprzewidywalny. Jego dochodzące z obozu Porozumienia głosy, a ma naprawdę bardzo dobrze portal w polityce.pl, wsłuchuje się w te głosy i ma tam kontakty. One wszystkie, z nich wszystkich wynika, że to jest człowiek, który zaczyna mieć potężny problem z samym sobą. Chciałbym, żeby to w końcu wybrzmiało. To jest człowiek niebezpieczny przede wszystkim, nie tylko dla Zjednoczonej Prawicy, ale paradoksalnie przestrzegam opozycję, jeśli chodzi o wchodzenie w pewne deale z panem Jarosławem Kaczyńskim, Jarosławem oczywiście Gowinem, ponieważ to przeważnie kończy się źle. To tyle. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o kwestie prawne, tu wszyscy, cała nasza czwórka interesuje się tym tematem i ma wiele publikacji na ten temat. Tutaj problem polega na czymś innym. To znaczy wiara w to, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, izba, która będzie orzekała o ważności, nieważności wyborów, o tym, czy one się odbyły, czy nie odbyły, nie jest izbą, jak chcą to przekazywać dziennikarze Gazety Wyborczej czy TVN24, izbą pisowską, izbą dudowską, bo też takie słyszałem określenia. To są ludzie, to są wybitni prawnicy. Chciałbym to podkreślić, żeby to wybrzmiało. To są wybitni prawnicy z olbrzymi dokonaniami orzeczniczymi, a często naukowymi, którzy naprawdę podejmą decyzje w sposób absolutnie, jestem o tym głęboko przekonany, obiektywnym. I tutaj wszyscy politycy, tak opozycyjni, jak i obozu władzy, włącznie z panem Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem, mogą się ciężko zdziwić. I chciałbym, żeby było to jasne, ponieważ tutaj ta sytuacja jest naprawdę niepewna. Mamy sytuację następującą. Ja dzisiaj, drodzy państwo, ubrałem marynarkę i chciałem iść najpierw na mszę, a potem na wybory, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem dzisiaj powinny odbywać się wybory bezpośrednie przy urnach. Nie niweluje tych wyborów żaden akt prawny, żadne porozumienie, o którym mówimy, czyli porozumienie polityczne Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina. Oczywiście dobrze, że te wybory się nie odbyły, ponieważ była niemożliwość odbycia tych wyborów poprzez obstrukcję senacką i poprzez działania gangsterskie, mafijne, wręcz bym powiedział, niektórych prezydentów miast, ale zgodnie z prawem dzisiaj wszyscy powinniśmy spotkać się przy urnach i, drodzy państwo, przepraszam, nie powinniśmy tutaj rozmawiać o kwestiach politycznych, bo powinna być cisza wyborcza. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to, co dzisiaj się dzieje w Polsce, nie jest wynikiem jakiegoś puczu, zamachu stanu, obozu władzy. To, co się dzisiaj dzieje, to jest konsekwencja obstrukcji i gangsterskich metod opozycji. No, jeśli chodzi o Jarosława Gowina, to znaczące słowa padły z ust byłego prezydenta Rzeczpospolitej, Bronisława Komorowskiego, który stwierdził, no mówię to ze smutkiem, że Jarosław Gowin powinien uważać na siebie w ciemnych zaułkach. Bronisław Komorowski już przed katastrofą smoleńską dowiódł, że ma pewne profetyczne zdolności. Jakub Pacan, jak odbiera takie słowa w ustach było nie było byłego prezydenta? Także mnie to zmroziło. Zmroziła mnie ta wypowiedź pana byłego prezydenta właśnie dlatego, że ma takie profetyczne zdolności. To po pierwsze, a to po drugie też ta jego wypowiedź wskazuje na to, że jednak no, Jarosław Gowin gdzieś jest tam dosyć daleko zawsze w tych rozmowach z opozycją i nagle się z tego wymiksował. Ale to też wskazuje, tutaj zaczął to mówić Wojciech Biedroń, że Jarosław Kaczyński musi myśleć o tym, żeby jednak stworzyć sobie taką większość, gdzie no, Jarosław Gowin nie byłby już niezbędny.
I tutaj no, PiS stosuje ciągle tą strategię penetracji, czyli odwołuje się ciągle tymi samymi metodami do tego samego elektoratu. To jest dobre, bo ma największy twardy elektorat w Polsce. Natomiast no, to daje bardzo niewielką przewagę. To daje niebezpieczną przewagę. Mamy takie chwile grozy w polskiej polityce jak teraz. I uważam, że właśnie teraz, no bo kiedy PiS jest u władzy, ma najwięcej narzędzi, ma najlepsze możliwości komunikacji, powinien zrobić taką dywersyfikację i próbować gdzieś sięgać, nie tyle penetrować w głąb ten elektorat, bo to też jest oczywiście ważne i tutaj doszedł do protekcji, natomiast próbować dywersyfikować ten elektorat i poszerzyć swoich wyborców w ten sposób, żeby już no, Jarosław Gowin nie był niezbędny, bo tam mentalnie coś pękło między oboma panami Jarosławami i wiadomo, że już nawet jeżeli do końca dotrwają, no to już nie będzie to. Gowin właściwie już mentalnie, duchowo jest, chodzą takie głosy już poza tą koalicją. No Jarosław Kaczyński też po tym, co mu zrobił Gowin w tak kluczowym momencie, no to który lider by jeszcze mógł liczyć na jego głos właśnie w krytycznych czy kluczowych momentach. Więc uważam, że teraz dla PiS-u, to może trochę nawet długotrwała strategia, ale jest to ten moment, gdzie powinni szukać, zmienić tą strategię szukania elektoratu. Może sięgnąć po elektorat Gowina, dlaczego nie? Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej, który będzie no, opublikowany został już na portalu Niezależna fragment tego wywiadu, mówi tak, bo dla większości opozycji demokracja jest, oznacza ich rządy, a jak decyzją wyborców tracą władzę, to nie ma demokracji. Wybory prezydenckie są dla tej ekipy ostatnią szansą na odzyskanie choćby części wpływów. Jak skomentuje te słowa Tadeusz Płużański? Trudno się nie zgodzić z tą analizą polityczną. Jarosław Kaczyński jest przenikliwym politykiem. Myślę, że nie skłamie, mówiąc, że jest rzeczywiście politykiem w tej chwili, który nie ma sobie równych na polskiej scenie. Także no, rzeczywiście nie. Niestety można dodać, ten opis rzeczywistości jest prawdziwy. To dotyczy zarówno wyborów prezydenckich, jak i właśnie każdych wyborów parlamentarnych, europarlamentarnych. To dzieje też tam w sądzie. Jeśli są u władzy, oni są w polityce, oni są w parlamencie krajowym, europejskim, oni są w Sądzie Najwyższym, oni są w mediach, to wszystko jest dobrze. Demokracja jest prima sort, nikt nie ma prawa powiedzieć złego słowa. Zachwycajcie się naszymi wspaniałymi, oświeconymi elitarnymi rządami. Ale zupełnie inna sytuacja jest wtedy, gdy dochodzi Łukaszenko, był u steru władzy, bardzo rzadko miał jakikolwiek wpływ na media, na sądownictwo. Mamy jakiś kłopot po gospodarkę. Mamy jakiś kłopot z połączeniem z Tadeuszem Płużańskim. Może to. Jeśli można odniosę się jeszcze do tego, co Wojciech Biedroń powiedział, bo rzeczywiście no, ja też właściwie dzisiaj powinienem głosować i też byłem nastawiony na to od wielu tygodni. I stało się coś, co jednak przekracza moje możliwości percepcji. Coś bardzo niepokojącego. Wybory, które konstytucyjnie powinny się odbyć, po prostu nie mają dzisiaj miejsca. Myślę, że to przejdzie do annałów politycznych. Będzie przez lata analizowane przez różnych politologów, historyków, jak w ogóle mogło do tego dojść. I oczywiście nieprawdziwą jest narracja opozycji dzisiaj, która zresztą, zauważmy, całkowicie się zmieniła. Oni najpierw bojkotowali wybory, a dzisiaj zdziwieni
zdziwienie i święte oburzenie się pojawia. No jak to? Przecież miały być wybory, a tych wyborów nie ma. Więc drodzy państwo, no to jest rzeczywiście chyba jedyny przykład, nie wiem czy na świecie, ale myślę, że w Europie, żeby doszło do tak poważnej sytuacji. To jest poważny kryzys polityczny, wywołany, powtórzę, przez opozycję, niestety z udziałem właśnie tego najsłabszego ogniwa, jak mówił Wojtek Biedroń, czyli Porozumienia Jarosława Gowina. No i jeszcze słowo odnośnie pana prezydenta byłego, szczęśliwie, Komorowskiego. Jego wypowiedzi są karykaturalne, jego zachowania są karykaturalne również od dawna. Szczególnie było to rażące w momencie, kiedy sprawował swój urząd, to wchodzenie na krzesła, te zachowania szogunie, te infantylne historie, że o wodzie, że woda ma to do siebie, że tam gdzieś się gromadzi i potem spływa do morza, ale były też i prezydent były Komorowski idzie właśnie w kierunku bardzo niebezpiecznym, bo to już jest mniej teraz śmieszne, a bardziej niebezpieczne to, co on mówi. Przypomnę słowa o posłance Pawłowicz, że miał wielką satysfakcję oglądając, jak właśnie posłanka Pawłowicz czmycha z polskiego Sejmu pod eskortą policji. No to była wypowiedź haniebna, niegodna już nie tylko głowy państwa, ale w ogóle nie tyle polityka nawet, ile po prostu człowieka. No więc myślę, że pan Bronisław Komorowski powinien spokojnie sobie dokończyć żywota w Budzie Ruskiej. Tam jest jego miejsce, a nie wypowiadać się na tematy polityczne. Retoryka ze strony opozycji zaostrza się w tempie geometrycznym. Pan Kuczyński mówi o wieszaniu, już nie chcę tutaj cytować tych wszystkich wypowiedzi, no ale ta opozycja ma gigantyczny problem w postaci wyników jej kandydatki, czyli Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, głównej kandydatki. No powiem szczerze, to jest rekord świata zjechać tam blisko 30% poparcia do 2%, a nawet dzisiaj widziałem taki sondaż, że 1%. No ale pani Małgorzata Kidawa-Błońska mężnie walczy z panem Tanajno, z panem Żółtkiem. Wojtek Biedroń, czy opozycja wymieni tę kandydatkę? Bo tutaj się otwierają pewne furtki prawne. Borys Budka stwierdził, że są gotowi do tego, żeby zarejestrować następnego kandydata. No, w normalnym języku to oznaczałoby podjęcie decyzji, ale trochę się gubię w tych meandrach umysłowości opozycyjnej. Na pytanie, co zrobi opozycja, Amerykanin odpowiedziałby, a who cares? Znaczy, kogo to obchodzi tak naprawdę, ponieważ my mamy dzisiaj sytuację bardzo ciekawą, bo już ta kwestia, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska to już naprawdę szoruje dno sondaży, to jest jedna kwestia. Ona oczywiście też wynika z tej takiej samobójczej taktyki, w której raz się mówi, że się wycofuje z wyborów, raz mówi się, że się w nich uczestniczy. Przepraszam, że dodam, Wojtku, myślę, że to, że przeważyło to, że Małgorzata Kidawa-Błońska i wielu przedstawicieli jej środowiska, w tym Donald Tusk, bojkotowali wybory. I to się Polakom jednak nie spodobało, no bo jak można bojkotować demokrację po prostu? No całkowicie się z tobą zgadzam, oraz jak można bojkotować konstytucję, prawda? Bo tutaj w tym przypadku też mamy z tym do czynienia. Chciałbym tylko przypomnieć, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska w trakcie debaty telewizyjnej w Telewizji Polskiej miała taką plakietkę z napisem Konstytucja plastikową i fasadową, bo oni tak traktują konstytucję właśnie plastikowo i fasadowo. Natomiast do czego zmierzam? Bardzo ciekawe są wyniki sondaży partyjnych, drodzy państwo, ponieważ w zeszłym tygodniu pojawił się taki sondaż, który pokazuje, że Platforma Obywatelska może liczyć na 16% poparcia. Ten sondaż został nieco skorygowany przez sondaż Social Changers dla portalu w polityce.pl, ale to pokazuje coś niewyobrażalnego. Ten gang Olsena, z którym mamy do czynienia, czyli z Platformą Obywatelską, czyli pan Budka i towarzystwo, tak naprawdę prowadzą swoją partię do
kompletnego chaosu, a przede wszystkim do jakiegoś nieszczęścia politycznego. Moim zdaniem, rozmawialiśmy o tym właśnie również w Polskim Radiu 24, pan Borys Budka, który jest takim, można powiedzieć, syndykiem masy upadłościowej tego całego towarzystwa, dzisiaj doczołguje się do właśnie katastrofy. Jest natomiast kwestia inna. Jeżeli wybory odbędą się w nowym terminie, a dzisiaj już właściwie możemy być pewni, że te wybory odbędą się czy w lipcu, czy w sierpniu, no tutaj jest kwestia dyskusyjna, nie chciałbym rozwijać tego tematu jakoś szczególnie, ponieważ tu musimy poczekać również na decyzje prawne Sądu Najwyższego, ale jeżeli dojdzie do wyborów prezydenckich, to rzeczywiście moim zdaniem odbudowanie pewnego poziomu zaufania społecznego dla pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest niemożliwe. Teraz pytanie, i słusznie zadaje się, Adrianie, to pytanie, czy Platforma Obywatelska wystawi kogoś nowego. No to zadajmy sobie pytanie, czy da się odbudować zaufanie do Platformy Obywatelskiej, jej kandydata, nie tyle do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w tak krótkim czasie. Pamiętamy, jak został przywieziony tutaj Donald Tusk przed wyborami europarlamentarnymi, obwożony był po wszystkich jarmarkach, że tak powiem, w różnych miasteczkach. I w Warszawie przyszło na spotkanie z Donaldem Tuskiem ledwie 7 tysięcy osób na wielkiej paradzie LGBT. To pokazuje niesłychaną słabość tego obozu opozycyjnego, już powiem na koniec, i to jest bardzo źle, ponieważ ja uważam, że silny obóz władzy powinien mieć silną opozycję, konstruktywną, krytyczną oczywiście, nadającą również ton w takim drugim obiegu politycznym, prawda? Nie tym głównym, bo ten główny zawsze obóz władzy nadaje, tylko tym pobocznym, z którego często obóz władzy korzysta. Tego dzisiaj nie mamy, mamy rozpacz, ale mamy coś dużo groźniejszego. Próbę destabilizacji państwa, próbę puczu, po części również ulicznego, po części wyborczego, który dzisiaj proponuje pan Borys Budka i jego komando, że tak się wyrażę. Jakub Pacan, bo taki próbę jakichś zajść ulicznych mieliśmy w przypadku tak zwanych protestu, w cudzysłów wyraźny, przedsiębiorców. Wśród tych przedsiębiorców mamy znane twarze, które uczestniczą, dyżurują wręcz na wszystkich możliwych manifestacjach, od Wejherowa po Zakopane. Przedsiębiorcą za to okazał się również Grzegorz Braun. To jest o tyle dziwne, że przecież Konfederacja popiera zupełnie innego kandydata niż organizator tego protestu przedsiębiorców, pan Tanajno, chyba on się nazywa, Jakub Pacan. No właśnie, czy mogą być większy dystans między politykami niż Paweł Tanajno, który miał romans z Ruchem Palikota, i Grzegorz Braun? To są zupełnie odmienne. Jest Platformą Obywatelską. Może niedługo ujrzymy Grzegorza Brauna na demonstracji jednej z Lechem Wałęsą, bo to już bym się niczemu nie zdziwił. To jest całkiem możliwe. No przecież Lech Wałęsa z Aleksandrą Kwaśniewskim i Bronisławką Orawski w obronie demokracji. Mnie już też nic nie zdziwi w polskiej polityce. Ale to też pokazuje, jak ten establishment III RP właściwie dla mnie są o tyle istotne, te wszystkie demonstracje uliczne, że one tak naprawdę pokazują to, co ma w sercu. No bo kto by się spodziewał po Grzegorzu Braunu, że akurat pojawi się na imprezie organizowanej przez pana Pawła Tanajno, prawda? A jednak się pojawił. I to tak naprawdę pokazuje tą siłę antypisu i to, że właściwie PiS jest otoczony tym kordonem ze wszystkich stron. Okazuje się, że został otoczony z prawej strony, ale nie jest atakowany z tej flanki prawicowej, tylko jest atakowany przez Konfederację z tej flanki tak naprawdę antypisu III RP. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, a nie z tego jak to mówi dzisiaj mówisz, prawilnej prawicy. Natomiast jeszcze bym chciał nawiązać do kandydatury i do Platformy Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo faktycznie to, że ma tak małe poparcie w stosunku do partii, którą reprezentuje, to pokazuje, że ona jest katalizatorem tej degradacji Platformy. Z drugiej strony uważam, że tak szybko nie zniknie Platforma ze sceny, dlatego że ustrukturyzowała sobie jakoś elektorat, będzie się obkurczała coraz bardziej, natomiast to nie jest tak, że zniknie z dnia na dzień. Ale ja zauważyłem już jeszcze inną rzecz. Ta emocja, którą wytworzyła Platforma Obywatelska, czyli ten antypis, to jej główne paliwo, no jest już takim trwałym elementem w polskiej polityce.
Ja już widzę na partiach opozycyjnych, że pojawiają się tacy, którzy chcą to przejąć od Platformy, bo ten antypis nie zniknie, nawet jakby zniknęła Platforma. I widzę, że tutaj próbuje swoimi wypowiedziami takimi dosyć ostrymi przejmować to coraz częściej Włodzimierz Czarzasty. To zauważmy, że z opozycji najbardziej takim atakującym, przynajmniej ja tak to widzę, który odwołuje się do tego antypisu, to jest właśnie Włodzimierz Czarzasty. Zresztą też te przepływy elektoratu pokazują różne badania, również takie, które sobie robi Lewica, pokazują, że największe przepływy elektoratu w Platformy są do Lewicy. I ja myślę, że tutaj już się zaczyna to dzielenie skóry na niedźwiedziu. I ja będę obserwował, bo to jest też dosyć ciekawe, kto będzie próbował tą główną emocję w polskiej polityce dzisiaj na stronie opozycyjnej, czyli antypis, kto ją będzie próbował przejmować i jak będzie mu to wychodziło. Bo też to jest ciekawe w kontekście na przykład Szymona Hołowni. Co on z tym zrobi? Czy będzie to próbował w jakiś sposób zagospodarować i tym grać? A uważam, że żeby mu wyszło, to musi zacząć tym grać. No właśnie, w tym tygodniu odbyła się również debata prezydencka. O paradoksie, dokładnie w tym samym czasie przywódcy prawicy ustalali, że wyborów w tę niedzielę nie będzie. I jakie wrażenia, Tadeusz Pużański, masz po tej debacie? Bo we mnie to takie dominujące wrażenie jest, że pozostali kandydaci poza prezydentem Andrzejem Dudą, to zresztą z Wojtkiem Biedroniem o tym rozmawialiśmy przy okazji innej debaty. Oni mówią językiem Prawa i Sprawiedliwości sprzed 5 lat. Pani Kidawa-Błońska to już w ogóle jest, mówi jakimś językiem sprzed 10 lat. Jakie są twoje wrażenia? Cóż, no rzeczywiście myślę, że zdecydowaną przegraną tych nie wyborów, tylko tej debaty, zresztą wyborów też by pewnie tak było, była Małgorzata Kidawa-Błońska. No, co ona miała do zaproponowania, co chciała wnieść, jaki powiew świeżości, oprócz tego, że nie potrafiła znowu się wysłowić, nie potrafiła rozwinąć skrótu PGZ, wyszło z tego PGN właściwie, jakaś polska grupa zbrojeniowa, no to jakieś straszne w ogóle historie. Myślę, że ta debata ciekawa dość. Jak na jej możliwości wpadki, to i tak ograniczyła tutaj do minimum. Tak, to można uznać za jej sukces. To prawda, ja zaciskałem zęby i mówiąc prawdę, trzymałem kciuki za Małgorzatę Kidawę-Błońską, żeby znowu czegoś nie palnęła. No, generalnie się udało, jakoś przeszła w miarę jednak bez szwanku przez tę debatę, chyba tam jedno czy właśnie dwa potknięcia. Natomiast ta debata była merytorycznie dość ciekawa w porównaniu z tymi poprzednimi sprzed ostatnich lat debatami prezydenckimi. Miała natomiast jedną podstawową wadę właśnie w odniesieniu do tych poprzednich debat. Myślę, że ci wszyscy, większość kandydatów opozycyjnych właśnie za bardzo się przyglądała temu, jakie słowa padały 5 lat temu, i oni zamiast odnosić się do bieżącej sytuacji politycznej, cały czas odnosili się do tego, co było przed 5 laty, tak jakby się zatrzymali w czasie. No to jest, Polska się zmieniła, polska polityka, polska gospodarka, mamy pandemię koronawirusa. Ta pandemia prawie nie pojawiła się w ogóle w tematach, w wypowiedziach kandydatów, co jest szokujące dla mnie, no bo podobno tak wszyscy, szczególnie Platforma Obywatelska, dbają o zdrowie Polaków. Tak właśnie się martwili, że jak pójdziemy do wyborów, to wszyscy umrzemy. Tych tradycyjnych korespondencyjne też są wielkim zagrożeniem, bo tam są te zabójcze koperty. A tutaj właściwie cisza. Także myślę, że politycy za bardzo się skupili na przeszłości, a za mało na tym, co jest teraz i co można zrobić właśnie z kryzysem. Jak wspólnie postarać się przynajmniej temu przeciwdziałać. Ta debata obnażyła też miałkość
właściwie większości kandydatów opozycyjnych. Tutaj muszę pochwalić Krzysztofa Bosaka, że on merytorycznie moim zdaniem wypadł całkiem dobrze. Natomiast cała reszta siliła się na jakąś retorykę, na jakieś popisy słowne, kazuistyczne. Płaczący Szymon nie rozpłakał się, co prawda. Tym razem Robert nie miał konstytucji przed sobą. Podkreślał z kolei, że on jest właśnie tym prostym chłopakiem z Krosna, co już jest ogranym chwytem. Władysław Kosiniak-Kamysz na siłę starał się nam wmówić, że z polityka partii wywodzącej się z komunistycznego ZSL-u nagle jest konserwatystą i chadekiem. No to jest wszystko, drodzy państwo, mówiąc prawdę, kabaret polityczny. Nie wiem, czy wszystkie debaty na świecie w ten sposób wyglądają. Myślę, że podobnie, ale jednak no, sięgamy tych niższych pułapów abstrakcji politycznej i poziomu polityki. On jest po prostu bardzo, bardzo słaby i tu się zgodzę znowu z Wojciechem Biedroniem. To bardzo źle, że opozycja jest bez pomysłu, jest rozczłonkowana. Ci murowani kandydaci, szczególnie Małgorzata Kidawa-Błońska, no, jest właściwie na końcu peletonu. Biedroń został, jak rozumiem, wystawiony na pożarcie przez Włodzimierza Czarzastego. To jest który odegra jeszcze rolę na pewno, czyli właśnie Czarzasty. No, Szymon Hołownia no, to jest właśnie bardziej w kabaret. Także to wszystko nie wygląda, drodzy państwo, dobrze i ja się bardzo martwię przede wszystkim tym, że te wybory jednak się właśnie dzisiaj nie odbyły. Mielibyśmy za sobą już ten cały cyrk polityczny, właśnie te kabaretowe starcia, a tak jeszcze będziemy musieli, co dla nas komentatorów pewnie jest poniekąd sympatyczne, będziemy musieli komentować, prawda, te starcia polityczne. Natomiast lepiej dla Polski byłoby, gdybyśmy byli już po wyborach prezydenckich. Innego rodzaju starcie odbywa się od piątku w Sądzie Najwyższym. Tam miało zgromadzenie ogólne sędziów tego sądu, miało wybrać pięciu swoich kandydatów, przedstawić tych kandydatów panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który z tej piątki miał wybrać przyszłego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To jest ten element, którym to my, wyborcy, mamy wpływ na to, kto jest prezesem tego sądu poprzez wybór prezydenta. Tymczasem, no właśnie, od piątku ta prosta w sumie czynność nie może dojść do skutku. Wojtek Biedroń bardzo pilnie się tej sytuacji przygląda. Jak to wygląda? Znaczy, to wygląda to tak, że dzisiaj w Sądzie Najwyższym, w trakcie zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego, terror sieje czerwona kasta. Jednym z najbardziej takich aktywnych sędziów, który próbuje zrewoltować Sąd Najwyższy, który próbuje wprowadzać ostracyzm, jeśli chodzi o zadania, które stoją przed pełniącym obowiązki pierwszego prezesa Kamilem Zaradkiewiczem, profesorem sędzią Kamilem Zaradkiewiczem, jest niejaki sędzia Rączka. Więc ja, drodzy państwo, widzieliśmy pewnie w niektórych telewizjach, że pan sędzia Rączka próbuje de facto storpedować te obrady. To ja państwu tylko przypomnę, bo ujawnił to portal w polityce.pl, że pan sędzia Rączka w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był do 1990 roku. Państwo rozumieją, że ten człowiek był w PZPR-ze do samego końca. Znaczy, gdyby mógł... Można podziwiać zatrwałość poglądów, tak? To by sztandar wynosił, drodzy państwo, ze słynnego zjazdu ostatniego, dzięki Panu Bogu, ostatniego zjazdu tych zwykłych bandytów, gangsterów, morderców bardzo często i tak dalej. I dzisiaj ten pan próbuje zrewoltować tych sędziów Sądu Najwyższego, którzy chcą mieć tak naprawdę to zgromadzenie za sobą, tak? I widzimy te sceny przerażające, sceny gorszące przede wszystkim, kiedy pan Rączka na przykład blokuje obrady zgromadzenia, bo pyta, czy sala została ostatnio zdezynfekowana. To jest przykład ludzi,
którzy Padały też groźby w stosunku do pana profesora Zaradkiewicza. Ujawniłem tę kwestię w piątek. Rzeczywiście napisałem, bo dostałem bardzo dobre informacje z dwóch różnych źródeł, kiedy pan Rączka wstał i powiedział, że pan kiedyś wróci na uczelnię, panie Kamilu, prawda? Więc no widzimy, znaczy to, że były PZPR-owiec straszy wolne sądy, czyli pana Kamila Zaradkiewicza, bo to są, drodzy państwo, wolne sądy, szeroko rozumiane, to mnie zupełnie nie dziwi, bo komuniści przecież mordowali sędziów niezłomnych, mordowali prawników, którzy sprzeciwiali się komunistycznemu reżimowi. Wszyscy o tym doskonale wiemy. Każdy, kto zna historię, jest w stanie podać przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt przykładów tego typu sytuacji. To mnie nie dziwi. Natomiast pamiętajmy, że dzisiaj kasta sędziowska, niestety również czerwona kasta, komunistyczna kasta sędziowska, walczy o wszystko w Sądzie Najwyższym. O wszystko, drodzy państwo. To już nie jest kwestia przeżycia. To jest kwestia również narzucenia pewnego sposobu myślenia i mówienia. Wspiera tego sędziego Rączkę oczywiście były rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, pan sędzia Laskowski oraz wielu, wielu innych, ale oni tę wojnę, drodzy państwo, przegrają. Oni wiedzą, że tą konkluzją musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo jeśli serdecznie można tylko słowo dodać, to oprócz dekomunizacji portretów w wymiarze sprawiedliwości przydałaby się dekomunizacja osób. Chwała panu profesorowi Zaradkiewiczowi, że przeprowadził tę symboliczną operację, ale tu, jak mówi Wojtek, no, Sąd Najwyższy i sądy, prokuratury jeszcze mają wiele pozostałości komunistycznych, tak. Takich towarzyszów właśnie, których trzeba by było stamtąd wynieść. Musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Wojciech Biedroń, Tygodnik Sieci, Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność i Tadeusz Płużański, publicysta Telewizji Polskiej. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie państwo w domu, koniecznie z Telewizją Republika. Program prowadził Adrian Stankowski. Miłej niedzieli państwu życzę.